Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, to znaczy się 14 z serii z gry Wiedźmin. Ostatni razem zakończyliśmy na rozmowie z tym, jak on ma Vincentem. I co mamy dalej do zrobienia? Ja jeszcze nie chcę iść na bagna. Także co ja tu mogę zrobić? Iść na groble. Przesłać krasnoluda. Dobra, no to najpierw może tego krasnoluda. Dobra. Ja i tak się zgubię 5 razy, zanim ja tam dotrę. Także spoko. Powiem wam, że ten Wiedźmin jest bardzo długą grą. Ja się nie spodziewałam, że aż tak długą. Ja z tego, co się orientuję, to nawet w połowie gry nie jestem. Także... Kurczę, no... Tu? Nie, to jest Kalkstein. O, tu Vivaldi. Ale to był ten przecież, którego tego aresztowali. Aha, no to tu sobie nic nie pogadam. To co najwyżej mogę iść do misia kudłacza. Tylko, że to musi być wieczór. Ale niech będzie. Przejdziemy się. Ja idę w dobrym kierunku. Powiem wam, że... No nie gubiłam się. Nie pamiętam, żebym się tak gubiła. W jakiejś grze, jak w tej się gubię. Okej, dobrze idę. Chyba ta. Nie pękaj. Dobra, już wiem. To jest to dolne miasto. Znowu będę musiała zapłacić, żeby wejść. W sensie, nie żeby wejść, tylko żeby wieczór był. Bo nie chce mi się czekać. Dobra. Gdzie jest ten karczmarz? Dobra, tam. Ja chcę począć. No dawaj. 5 orenów to nic. Wieczorem miał być. Dobra, pierdzielne północ. Albo... O, przed północą. Coś mogę zmajstrować. Puszczyk. Niech będzie puszczyk. Dobra, medytuj. Dobra, i krasnoluda, tak? Ej, no gdzie on miał być? Się zaraz zirytuje.
Aha, i co, ja mam teraz gadać? A tu jest posłaniec. Witaj. Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Tak, ja myślę, że to. Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Wyzimski czempion. Woda w butelce, nie mogę tak. Się jeszcze obrazi. Dobra. O co chodzi? O, już się upił. Mów, kto płaci za brosze. Albo załatwię cię tak, że rodzona matka cię nie pozna. Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic ci nie powiem. No ja te, przecież się upiłeś. Wynoś się, nic ci nie powiem. Do dupy. Wynoś się, nic ci nie powiem. Jezu, obraził się. Wyjdę i wejdę, to będziesz chciał ze mną gadać? Lepiej chci. No. O co? Dobra. Dam 100 orenów za informację, kto płaci za brosze. Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic nie powiem. Dobra, jeszcze raz. Może se sprzedam te brosze. O co? Chcę sprzedać brosze. Poddychę za sztukę. Umowa stoi. Napij się ze mną jeszcze. Dawaj to. Najwyżej ja też się upiję i tyle. Może powinienem się wyprowadzić. Jeszcze się Geraltem nie upiłam tak mocno. Śmiesznie będzie. Aha. A, łeb masz twardy. Ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Lojwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Aha. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Fajnie. Geralt. Nie rozejdziesz tego. Musisz iść się przejść. Zresztą ja nie będę po nocy chodzić. Dawaj. Do rana. Kaca będziesz mieć, ale trudno. No, od razu lepiej. Dobra. Czyli co? Teraz co śledza? Tego low coś tam? I bardzo dobrze, bo ja też w ogóle muszę do niego iść po to.
Jeszcze do Siemka później pójdę, ale dobra, najpierw pójdę tutaj, to niech będzie. Kurde, zagadki kryminalne Wyzima. Dobrze idę. Jak mawiał marszałek Rauben. Kasenka. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. No. On już teraz prawie jak jeden z nas. No. A to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypiję wasze zdrowie w karczmie. No. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Słodko. Myślałam, że powie coś w stylu, gdybym tego nie zrobił, sprawy dzisiaj potoczyłyby się w inny sposób. Ale tego nie powiedział. Nowy region Grobla. Dziewka portowa. Chcesz pociupciać? Pociupciać! Co to w ogóle za język? Dobra. Ciężka służba. Tu jesteś. Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Jasno. Kupiec Leuwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Sądzę, że to ty płacisz za broszy salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Aha. A ile mam? Czy wszystkie sprzedałam? A miałam ich tyle. No dobra, głupio zrobiłam. Przewoźnik na bagna pewnie, nie? Ale dobra, ja na bagna na razie chyba nie chcę. Chociaż... Czekajcie. Jeszcze może po zlecenie sobie ten weźmiemy. Tak. Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy. Utopce to easy. Garzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Owszem. No, ja myślę.
porozmawiajmy. Tak? Coś jeszcze? Dobra, bywaj. Okej, okay, to mam. Zaraz się tam popłynie w ogóle. Tylko jeszcze zanim sobie pójdziemy na te bagna. Ja wiem, że ja tak przesuwam te bagna, ale jeszcze mogę zrobić to. Tutaj. Dlaczego nie? Sekundę na te bagna sobie pójdziemy. To odpocznij. Nie ma tu. Nie, to nie jest żaden z nich. Dobrze. Szybciutko to załatwimy i pojedziemy na te bagna, znaczy popłyniemy w sumie. Mogę iść w sumie nadal prosto. Dobra, teraz będę skręcać w prawo, a potem w lewo. Talara? Co to jest talar? Do loszku? W loszku chyba był, nie? Siemko, no. A psik! Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 kaucji, to go wypuszczę. No, ale no to zapłać. Oto pieniądze. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. Mhm. No to czekaj, no to powiedz mu. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie, wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent, bierz... Jezu, jak ja go uwielbiam. Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Nie powiem nic. Ja nie jestem człowiekiem.
Dobrze, zaraz będę czytać. Z tym jeszcze miałam. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać? Może. Biały proszek nam pomoże. Biały proszek? Mam czarny. Taki mam. Ale to chyba nie to. Jeszcze mam czarny, ale... Albo mogę jeszcze dać... Chyba, że nie mam białej mewy. Puszczyk. Jezu, no nie wiem, chłopie. Mogę ci wino dać. Nie chcesz. Biały proszek. Co to jest biały proszek? Przepraszam bardzo. W sensie... Ha, ha, ha. Wiem, ale... Tutaj, co to jest biały proszek? No nieważne. To. Aha, i miałam coś przeczytać. No i to zaraz możemy iść na bagna w takim razie. Oj, nie to. Zaraz możemy iść na bagna. Czekajcie, no bo już kurde, nie pamiętam, gdzie wszystko to było. Okej. Okay. Ja mam tę książkę, czy nie mam? Alalala, przeczytałam. Pamiętnik babuni. Alalala, przeczytałam. O, to jeszcze do Kalksteina możemy iść. Potem naprawdę pójdę na te bagna, chyba że mi znowu jakieś gra da zadanie, które lepiej zrobić od razu. Przynajmniej moim zdaniem skromnym. Dobra, tędy. Teraz tu. Tu. Ojej. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko. Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mak mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimoire nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko! To będzie przełom! Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. W sensie, że z Oxfordu. Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć,
Muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. No i co? Da heck? Aha, to jest to. A ja nie wiem, gdzie ja to znalazłam w ogóle. Pff, lol. No dobra. To spadamy. Teraz już mogę stąd iść. Tam gdzie iść mam chyba, nie? No, na groble. A potem na bagna. Tak jak obiecałam. Wiedźmin. He. He, he, he. Dobra. To teraz... Aha, ja tu zejść nie mogę. Jestem taka rozpalona. A tam co w ogóle jest? Tak tylko z ciekawości. Brama po prostu. O. Stara buzina. Za tą bramą codziennie Katriona zabija dziesiątki. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Katriona? Kto to jest Katriona? Dobra, ja sobie to wygoogluję potem. Dalej tam. Oreny. Woda jakaś niespokojna. A czemu mi tutaj pokazuje? Strzałka. Czarny proszek oczywiście. A białego brak. Dobra. Jeszcze tu se pójdę. Plaża. No i tu jest ognisko, dobrze wiedzieć. No dobra. Płyniemy na te bagna i tyle. Muzyczka fajna. Tej no, przewoźnik. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. No to... Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Tak. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. Lego. Ale płynie. To nawet nie jest pływanie, tylko to jest takie odbijanie od dna. Las na bagnach. Czyli na bagnach mieszkają ludzie. Bo tak opowiadali o tym, że miałam wyobrażenie, że nie. Nie wygląda to za fajnie. Co, coś chce się ze mną bić? Nie? Okej. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Mhm. Jean-Pierre?
Kim wy jesteście? Dobra. To sobie tam porobię. I teraz tak. To zrobiłam. Aha, tam śledzone. Fistech? Ja nie jestem z Fistech ten. Dobra, później mu to zaniosę. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Mhm. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj, kiedy wiedźminie. Ciekawy jesteś. Bywaj. Żon. Dziadek. O kurde. Jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy. Moja ulubiona postać chyba. Nie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem... Dopiero przyjechaliśmy. Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacką oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o... A jak mi zginiesz, to... To zapiszę grę w takim razie, żeby nie zginął. Czekajcie. Bo mi potem będzie żal, tak jak tamten spóźniony słowik. Czekajcie, no to gdzie to jest? Amelitele! Woda jakaś niespokojna. No to ja muszę go przewieźć. Odwiedź Jarena Bolt. Jasne. Co? Przewieź nas to... Jezu, no to dalej. Jezu, ile ja te pieniędzy stracę? Jest... Tak. Nie, no... Chwila! Bez sensu. Gdzie jest ten dziadek? Ja myślałam, że chodzi o tę kapliczkę... Te... Wiecie. Ten dziadek jest ze mną? Nie, no to chodzi o bagna, no to proszę was. Ja nie będę wydawała 5 orenów kolejnych. Jak dopiero co tam przypłynęłam. Nie, 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 nie. Okej. Teraz całkiem lepiej. O nie. A
A tu jesteś. Myślałam, że ktoś cię bije, że tak gadasz. Komu mam pomóc? Dziadek, żyjesz? Chodź, dziadek. Tam widzę kolejnego. Dobra. Jezu, tam jeszcze biegną. Dziadek, uważaj! Już? Co się stało? Doły z gliną! No tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. I każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. I tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale... Taka muzyka, jakby ktoś miał nas atykować znowu. Potencjalnym bluźniercom. Starczy! No właśnie. Dziadziuś! Tu jesteś. Dobra. Zapiszę grę. Żeby nic mu się nie stało. Kurde, gdzie? Jezus, tu. O kurde, przecież ja zaraz zginę. Jeszcze raz. No nie tego się spodziewałam. Co to takie mocne? Jeszcze raz. Czekajcie. Jakaś mocna, kurde, te... Zaraz puszczyk wypije albo coś. Co to jest? Mam jaskółkę? Mam. Ostatnią. K-
Kurde, ale to jest mocne gówno. Jezu, przecież ja zginę. Lol. Co jest? Ja nie umiem tego przejść. Ja pierdzielę. Jaki mam w ogóle miecz? Czekajcie, gdzie to się zmieniało to? Nie to. Czekaj. Tym. To jest z ludźmi. To z potworami. To prędzej. Okej. Teraz spróbuj. Czekaj. Nie no, zginę zaraz. No ja... Czekajcie. Co to jest w ogóle za... Aha, wyszłam z gry, ekstra. Co to jest w ogóle za potwór? Ja nie wiem, czy jest sens. Co to jest za potwór? Bestiariusz. Aha, ja go nawet nie mam. A jak wypiję to... Jeszcze raz sobie zmienię ten miecz na ten. Ciekawe w ogóle, jak się gra tak. Ja nie rozumiem, jakim w ogóle cudem mnie to... Chodź, dziadek. Dobra. Czekajcie, ja to muszę sobie jaskółkę wypić. No. Spieprzamy stąd, dziadek. Dziadek. Dobra. Ja chyba wolę tamtą kamerę. Czekajcie, niech mi się życie trochę odnowi. No nie, dobra, wiecie co? Ja się tym zajmę kiedy indziej. W następnym odcinku. Zapraszam was do innych. W prawym górnym rogu macie anotację, bo już się denerwuję. I do zobaczenia.